Ponad 5 milionów złotych na wymianę przestarzałych i nieekologicznych źródeł ciepła trafi do Nowego Sącza. Wartość dofinansowania to 98%, a pieniądze pochodzą z funduszy unijnych. Środki trafią do mieszkańców w przyszłym roku, a jak mówi prezydent Ludomir Handzel, jest szansa na wymianę kilkuset pieców. Myślę, że w roku 2022 całość tych środków zostanie uruchomiona. Zrobimy wszystko, żeby całość tych środków została wykorzystana, bo to naprawdę bardzo ważna sprawa, żeby sądeczanie mieli ten impuls, to wsparcie zewnętrzne do poprawy tego źródła ciepła. Być może także będzie to wsparcie w kierunku termomodernizacji oraz wymiany też instalacji. Regulamin podziału środków będzie dopiero opracowywany, jednak jak zapowiada prezydent, nie będzie żadnych zasad finansowych. Chciałbym, żeby wymiana kotłów oraz wymiana instalacji była bez żadnych zasad finansowych, czyli tak jak jest to w tym programie prezydenckim miasta Nowego Sącza, natomiast być może termomodernizacja będzie tak obwarowana. Tutaj się mówi o tych dwukrotności tego wskaźnika dla korzystania z pomocy społecznej, ale tak mówię, kluczowe jest dla mnie wymiana tego źródła ciepła i ewentualnie instalacji. Obecnie w Nowym Sączu jest do wymiany około 3000 pieców, tymczasem od 1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego zakazująca używania kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.